Słuchajcie, może niektórzy zadają sobie też pytanie, dlaczego akurat taki konkurs w naszej szkole, skąd się wziął? Otóż 21 maja 1988 roku nasza szkoła w Piekoszowie otrzymała imię Jana Kochanowskiego. 21 uczestników wzięło udział w recytatorskich zmaganiach w szkole podstawowej w Piekoszowie, przeznaczonych dla uczniów klas 4-6. Fraszka, kto się przypatrzy? Fraszka z każdej strony. Kogo kiedy pobożność jego ratowała? Kogo dobroć w przypadku złego uchowała? Nieznajomy wróg jakiś, mieszał ludzkie rzeczy, nie mając ani dobrych, ani złych na pieczy. Gminny konkurs polegał na recytacji utworów Jana Kochanowskiego i dodatkowo wybranego przez siebie wiersza. Paweł i Gaweł w jednym stali domku. Paweł na górze, a Gaweł na nowe. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swobodę. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając między stoły stołki gonił, uciekał, wywracał koziołki, strzelał i drobił i krzyczał do znowu. Po obradach pięcioosobowej komisji przyznano miejsca. Trzecie miejsca zajęli Klaudia Nowacka, Klaudia Kowalska, Kacper Malicki oraz Martyna Śmiglarska. Stopień wyżej znaleźli się Oliwia Nowacka, Roxana Kramarczuk oraz Krzysztof Gola. Zwyciężczynią gminnego konkursu poezji i recytacji została Julia Majchrzyk za recytację utworów Na lipę Jana Kochanowskiego i Szklanki przechwalanki Hanny Niewiadomskiej. Uczony gościu, jeśli sprawą mego cienia uchodzisz gorącego letnich dni promienia, jeśli ci lutnia na łonie i dbam w zimnej wodzie, tym wdzięczniejszy, że siedzisz i sam przy nim w chłodzie. Ani mię za to winem, ani pój oliwą. Bujne drzewa najlepiej dżdżem niebieskim żywą. Ale mię raczej daruj rymem pochwalonym, co by zazdrość uczynić mógł nie tylko płonnym, ale i płodnym drzewom. A nie mów, co lipie do wirszów, skaczą lasy, gdy Orfeusz skrzypie.